będzie remont budynku samorządowej biblioteki publicznej w Kępnie. Modernizacja ma się rozpocząć w połowie 2018 roku. Nie tak dawno radni podczas sesji uchwalili bibliotece osobowość prawną. Dzięki temu mogła samodzielnie aplikować o środki zewnętrzne. Wniosek samorządowej biblioteki publicznej w Kępnie został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację ministra kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę ponad 1 000 000 zł. W ramach naboru złożyło wniosek 220 bibliotek z całej Polski. Pozytywnie rozpatrzono 20 wniosków. Wkład własny wynosić będzie 336 tysięcy złotych, a całkowity koszt projektu wynosi 1 346 tysięcy. W gminie została opracowana dokumentacja dotycząca całkowitej przebudowy biblioteki, budowy windy zewnętrznej, wymiany całej wszystkich instalacji w tym budynku się znajdujących, ogrzewania centralnego, ogrzewania, izolacji, nowych instalacji teleinformatycznych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, nowych podłóg, przełożenia pokrycia dachowego, wzmocnienia stropu, wymiany stolarki. Projekt, na który uzyskano dofinansowanie, zakłada gruntowny remont całego budynku oprócz elewacji. To zostanie wykonane ze środków z programu Jessica, podobnie jak skwer przed budynkiem. Modernizacja biblioteki, nowa aranżacja wnętrz i zmiana wyposażenia otworzy nowe możliwości i oferty dla użytkowników instytucji. Wprowadzony zostanie nowoczesny proces technologiczny wypożyczalni. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 31 maja 2019 roku.